ty od kilku tygodni przekonujesz nas, że ty też masz co powiedzieć światu i że każdy z nas, każda z nas ma co powiedzieć światu. W jednym z postów napisałaś, że dość pewnych rzeczy. Mi się spodobała jedna najbardziej, że dość mówienia tego, co wypada, a czego nie. Czy ty spotkałaś się z czymś takim, że tobie mówiono, no ale tobie tego nie wypada? Co to było? Ale oczywiście, to szczególnie dziewczynki są w ten sposób wychowywane. Dziewczynki są wychowywane do bycia grzecznymi, do trzymania jakiegoś standardu. I to, co ja chciałabym powiedzieć światu, że ja mam dość, tak? Mam dość, no właśnie, mówienia nam, co wypada, czego nie wypada, wtłaczania nas, kobiet, szczególnie w jakieś ramy, ale dotyczy to wszystkich ludzi. Mam dość z jednej strony tej impertynencji i chamstwa, z którym niejednokrotnie się mierzymy, szczególnie w przestrzeni publicznej, ale mam też dość milczenia. Zarówno wtedy, kiedy ktoś jest krzywdzony, jak i chciałabym dać prawo sobie i innym, żeby potrafić stawiać granice. Ja zapytałem też o to, czego nie wypada w kontekście tego, że jesteś osobą medialną i często osoby znane czegoś nie napiszą w sieci, czegoś nie powiedzą. I czy ty masz właśnie jakieś takie swoje zasady, że to jest dobrze, że może czegoś nie wypada? Absolutnie. Natomiast ja uważam, że to nie powinno wynikać z jakichś zewnętrznych reguł, i że wypada czy nie wypada, tylko każdy z nas powinien mieć trochę, nie wiem, uważam, przyzwoitości i pewnych rzeczy nie robić. Ja na przykład mam zasadę, że wspieram i nie oceniam. Jasne. Jakby coś mi się może nie podobać, mogę uważać inaczej, ale nie komentuję zachowania innych ludzi w kontekście piętnowania tego, tylko uważam, że jak nie masz nic do powiedzenia, co jest mądre, co jest potrzebne, co jest wspierające, to lepiej jest nie mówić nic. Ja też bardzo doceniam zawsze to, jaką prowadzisz komunikację z mediami. Mam wrażenie, że jakby nie, że znasz zasady tej gry, ale wiesz, jak to wszystko działa i zawsze te treści od ciebie są wartościowe, edukacyjne i coś, to jest taka treść, która może coś dać innym, a jednocześnie też zawsze coś dajesz nam. I było jakby osoby w ostatnich latach, które jakoś tam udało im się wyciągnąć to, jak się aktualnie czujesz, co u ciebie słychać i czy ty mimo wszystko z biegiem lat, z biegiem czasu wyciągasz pewną lekcję, myślisz sobie, nie, popełniłam błąd, może będę mówić mniej, a może jakoś inaczej będę zachowywać się podczas tych wywiadów, by tej prywaty było może nawet zero. W pewnych obszarach absolutnie nauczyłam się, że nie warto jest wkraczać na zbyt intymne tematy, ale z drugiej strony są też tematy, o których uważam, że warto rozmawiać. Tematy, o których niejednokrotnie wstydzimy się powiedzieć głośno, a to jest bardzo wspierające i bardzo potrzebne, żeby kobiety zrozumiały, że ich doświadczenia są niejednokrotnie podobne. Czy miłość jest jednym z tych tematów? Czy my na przykład jeszcze kiedyś zobaczymy okładkę z tobą również na temat miłości? Czy to jest takie coś, że to jest moje? Na temat miłości do ludzi ogółem na pewno, bo ja głoszę w ogóle miłość do ludzi i do świata. Na temat miłości mojej osobistej, intymnej nie. Ja zresztą nigdy nie udzieliłam wywiadu we dwójkę. Jasne. Nigdy nie pozwoliłam sobie na okładkę we i dwójkę. Bardzo dobrze, bo to klątwa jest. Tak się mówi. Nie myślisz o tym, kiedy jest dobrze, a potem się okazuje, że no cóż, różnie bywa. Natomiast bardzo się cieszę, że jakby nigdy nie dałam się jednak namówić na tego typu zwierzenia i nie planuję. To się nie zmieni.